na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy. Jestem w telewizji! To na pewno nie pójdzie w internecie. This is the time. Fight Exclusive Night 8 Summer Edition. Ja to, proszę pana, nie lubię chodzić na gale. Zaczynamy od przedstawienia wojowników, którzy wejdą do ringu w walce wieczoru. Tomasz Sarara, Albert Chodziłkowski, Emil Weber Mek, Paweł Żywatowski, Paweł Szostak. To proszę pana, amerykański gal. Tam to się coś dzieje. W ogóle, proszę pana, dziwię się, dlaczego polscy zawodnicy nie wzorują się na zawodnikach amerykańskich. Przytulanki, macanki nie wchodzą w grę. Jedzie Leninkę, czemu nie jedzie Leninki? Wytkowani. To jest ekstremalny hobby, kurwa. I zobacz, ilu zanurzyło się i nie wypłynęło. Organizowałem sobie trochę parę partnerów, bo ja nie w ogóle ciężkich gości w klubie, nie? Jedyny, który taki ciężki, który mi robi obu, to Albert, nie? Wiesz, obalić konia, który waży 84, a obalić konia, który waży 100, to jest różnica, nie? No i to są taki, wiesz, szereg takich wniosków, o. A poza tym się też wydaje, że... Trochę za bardzo należy do tego podsiadać. Kolejny wniosek. Zapytaj się Cipka, co mu powiedziałem. Jak on leżał na mnie, kurwa, i mnie, wiesz, bił tym, kurwa, spadającym ciosem, nie? Ja mówię, stawaj, dawaj, kurwa, wstawaj, bo co to mówię, nic mi nie robisz, mówię, wstawaj, dawaj do tego, bo nas zaraz wybuczą, kurwa, nie? I później, jak wiesz, ten sędzia przerwał 4 sekundy przed, to Cipek wstał i mówi, sorry, że cię nie puściłem, ale jak będzie puścił, to byś mnie uwalił, nie? No i miał rację, nie? Dlatego będzie rematch. I ja też będę robił tak. Będę skupiony, tak. Będę robił. Taki polski zawodnik grzeje się. Znaczy, proszę pana, prawo. Potem w lewo. Patrzy prosto. Nic się nie dzieje. Dużyzna, proszę pana. Dużyzna. Jak na to patrzę, aż mi się chce wyjść. I wychodzę, proszę pana. Najlepsze. Kilku, piekielny hak. Metafory. Lubię takie rzeczy. Ja mogę go tam się poczęstować, ale na razie kogo częstować, ale czasami. Zamienić wiele basen, jacuzzi. Dobra, uważaj to. Ja tylko jedzenie mówię, nie? Nie sztuka wygrać walkę, jak się przygotowany. Ciężko na się przygotowałem do tej walki najlepiej jak potrafiłem i generalnie. Czy on zrobił tą wagę, czy tego kilograma nie zrobił. No to i tak się zgodziłem wziąć tą walkę. Do góry? No. Dziubo. Nie. O. Też. Skina. I jakoś tak przy skrzyniach szufladą i całą nowe. Ty tu sprzedasz ten dalszy sekret dalej? Cicho. No i zajebiście. Dobra, co? Podjąć wypadek. Teraz się, nie? Sobie też zrobiłem. Zadowolony? No. Dobrze, co? Dobre nastawienie. Dobra, absolutne.
Także wiesz, ja się dobrze nastawiłem, żeby nie było litości. Jakie założenie masz? Walczyć, czyli grywać. Pykać, on podejdzie jakoś do tyłu, dzida. Taki stary polski kickboxing, tak się zwariował. Na Roy Jones? Jak to jest? Pokaż ten, jaki masz wolne nogi. Najwyżej powiem, że to wolne nogi. Nie, nie, to tam. Czujny bot! Czuję się dobrze, w ogóle naprawdę dobry dzień. Masz siłę na trzy rundy. Zrób tak, żebym miał tylko dojść, nie?